Światowej Grand Prix. Katarzyna Skorupa na zagrywce. Bardzo dobry serwis. Nie za bardzo wiedziały Kubanki, która ma się do tego ataku zabrać. Mamy kontrę. Ale zablokowana Natalia Bamber. 18 punkt dla Kuby. No przy wysokich piłkach, przy tym stabilnym bloku drużyny kubańskiej, przy tam akurat Calderon razem z Carillo chyba skakały, to w tym momencie muszą dziewczyny szukać tego block out, obklepania. W tej chwili bardzo ładnie Natalia Bamber z lewego skrzydła, właśnie wykorzystując ręce bloku, piłka spada na trzeci metr. No i mamy piłkę setową, pierwszą piłkę setową. Joanna Mirek. Trochę staje do tej zagrywki jak Paweł Abramow z Rosji, muszę państwu przyznać, bezpośrednio zdobyty zagrywki ten punkt, nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Bardzo dobra, konsekwentna, mądra gra Polek przez całą tę pierwszą partię, no i absolutnie. Polska, Kuba, Polki prowadzą 1-0, 25-18, w wyraźny sposób wygrały tę pierwszą partię. No i teraz patrzymy, jak zagrają w secie drugim. Znów starają się grać trudną zagrywką, tak jak widzieliśmy to w przypadku Katarzyny Skorupy. Ale pierwszy punkt zdobywają Kubanki. Dobrze przyjęły, a kończy akcję Carillo. Daimi Ramirez. Nieprzyjemny serwis, ach, zaskoczyła Milenę, tak jak i na początku pierwszego seta. No na pewno dziewczyny muszą tak samo konsekwentnie grać, jak gramy w pierwszym secie, konsekwentnie zagrywką, dobrze w obronie i w tym momencie Kubanki same będą się mylić, będą oddawać nam punkty. Teraz bardziej wyrzucający serwis, ale tak nie za bardzo. Zabrakło tej tempa w tej akcji, łatwo zatrzymana Katarzyna Skowrońska. Zły początek tego drugiego seta. Trzy piłki z rzędu wygrane przez Kubę. Wygrać, wygrać akcję. Może się uda tym skrzydłem? Nie, niestety. 4-0. Już próbujemy już wszystkich wariantów. Nic nie wychodzi. Ireneusz Kłos zmuszony szybciutko poprosić o przerwę. No na pewno musimy wygrać ten mecz. Znaczy możemy wygrać. Na pewno jest potrzebne zwycięstwo w tym meczu, ale Kubanki na pewno nie oddadzą nam same tego zwycięstwa. Muszą dziewczyny o to zwycięstwo ciężko zawalczyć na boisku i nie mogą w ten prosty sposób tracić punktów. Nieudany początek drugiego seta dla reprezentacji Polski. Cztery kolejne piłki przegrane przywołują na te najgorsze chwile, chociażby ostatniego meczu z Koreą. Aby szybko przełamać ten impas, szybko tutaj wrócić do swojej gry. Może pomoże w tym atak Joanny Mirek. Pierwszy punkt zdobyty Polki w drugiej partii. No i Joasia będzie podawać w tej chwili zagrywkę. Joasia ma bardzo trudną, płasko lecącą zagrywkę. Wyrzucającą, spadającą na 9 metr. No właśnie, były kłopoty. Gdzieś tam Daimi Ramirez wyciąga tę piłkę prawie z trybun. No ale radzi sobie tutaj na siatce Nancy Carillo. Dość szczęśliwie Carillo się przebiła w tej chwili przez siatkę, przez nas blok. Praktycznie nie zaatakowała ani w blok, tylko zaatakowała w górną taśmę i taśma przerzuciła piłkę na naszą stronę. A podawała Calderon. Dotknięcie siatki. Szczęśliwa sytuacja dla nas, bo znów tutaj ten środek tak nie zafunkcjonował jak trzeba i Katarzyna Skowrońska musiała mijać, co łatwo przez Kubanki zostało podbite w polu. Mnóstwo kłopotów mają Kubanki z przyjęciem zagrywki Kasi. Popełniają teraz błąd kolejny. Trzy chyba punkty zdobyła Kasia bezpośrednio z serwisu w pierwszym secie i ten, choć nie zostanie jej zapisany w statystykach, też jest jej zasługą. Teraz w strefę libero, druga linia, Polki przygotowane do kontry, Natalia Bamber mocno, trzeba się obić blok, nie udało się, środek, blokuje Masza Liktoras, udało się tę wymianę wygrać, to ważna wymiana, bo już tylko punkt tracimy do Kuby. Bardzo ładnie tutaj Masza przeplinowała Carillo, ona chciała wejść po krótkim skosie w piątą strefę boiska, nie pozwoliła na to i w tej chwili widzimy, że nawet trener robi zmiany.